tyle pięknych słów. Pięknie słuchać takich rzeczy, a zwłaszcza kiedy gospodarz tej gminy tak pięknie mówi o pracy nauczycieli, o szkołach, o tym, co będzie robił i jak będzie dbał o edukację. To są ważne słowa i myślę, że tak będzie, bo pan wójt raczej w swojej drodze, która jest w naszej gminie, zawsze dotrzymywał słowa. Drodzy państwo, dziś jest wasz dzień, 10-lecie tej szkoły. Aniu, jest mi niezmiernie miło, że wtedy mogliśmy razem bronić tej szkoły i byłem czynnym uczestnikiem. Nieraz kochane dzieci nazywa się ludzi, którzy bronią niesprawiedliwości krzykaczami. Ale gdybyśmy wtedy w lasach nie krzyczeli, tej pięknej uroczystości nie byłoby już gdzie zrobić. Ta szkoła by wtedy upadła. Dziękuję rodzicom wtedy, kiedy stali za nami, mocno broniąc. Był tu TVN, byliście sercem Polski. Zrobił się wtedy wielki krzyk. Niestety uratowaliśmy wtedy tylko dwie szkoły. W Maniach później została zlikwidowana. W lasach utrzymała się społeczna i ta przepiękna szkoła wasza z tym wspaniałym dorobkiem. Z tej szkoły wyszło dużo wspaniałych ludzi, których osobiście znam, z którymi niejednokrotnie na boiskach rywalizowaliśmy. Byli tu wspaniale dzieciaki, mieliście wspaniałych tatów i mamy, które świetnie grali w piłkę nożną. Pamiętajcie, to lasy były bardzo w moich latach mocno drużyną. Tu pan przewodniczący przewodził temu. Biliśmy się niesamowicie, w sensie nie boksowania, tylko mówię w sensie sportowym. Życzę wam jako szkole wszystkiego dobrego. Chciałbym tutaj w tej chwili szkole jakby przekazać prezenty. Bardzo bym prosił dwóch chłopaków jeszcze, bo zaraz jeszcze dwa słowa tylko dla nauczycieli kochanych. Ale to dla was. Chłopaki, podejdźcie we dwóch wam. Będę coś dał, bo pomyślałem sobie, że z tych toczących się tyle billboardów widzicie i zrobiłem wam taki pamiątkowy, żebyście właśnie mieli gdzieś na mecze. Coś takiego. Będziecie mogli sobie zabierać. Będą jeszcze komplet różnych piłek, żebyśmy mieli czym pograć. Jak powiedział ksiądz proboszcz, jeszcze drugiej pięćdziesiątki i wszystkiego dobrego. Jutro Dzień Edukacji. Drodzy nauczyciele, to od was, od waszej ustawy i ciągle mi stoi taki piękny napis na jednych przy takim pięknym człowieku. Słowa, które zawsze mi gdzieś dzwonią, że jest jedno powołanie, jeden zawód, być dobrym człowiekiem dla drugiego człowieka i wy jako nauczyciele wpisujecie się w kanon tych słów, bo robicie to mimo ciężkiej pracy w swoich domach, robicie dużo dobrego dla naszych rodzin. Wychowujecie nas, później stajemy się tacy, jak jesteśmy. No, różnie to wychodzi. Ja wiem, że wasza praca, chcecie, żeby każdy był dobry, każdy uczciwie wyuczył się w tej szkole, nauczył się wszystkich dobrych rzeczy. Nieraz nie wychodzi, no. Ale pamiętajcie, kochamy was, pamiętamy o was i myślę, że bez was nic dobrego i w kraju, i w ogóle w świecie nie działoby się, żeby nie mieć takich pierwszych ludzi przed sobą, którymi jesteście wielkimi autorytetami całe życie dla nas. Gratuluję dzisiaj wszystkim nagrodzonym. Myślę, że pan wójt zawsze czyta i podpisuje i wie, komu daje, bo jest bardzo skrupulatny. Jako dyrektor szkoły w liceum też był. Także panie wójcie, gratuluję, że tylu ludzi pan widzi właśnie, że mają wiele serca. I to jest piękne, że ich się nagradza i daje cię inspirację do dalszej pracy. Lasy kochane i okolice, życzę wszystkiego dobrego. 50 to wspaniały wiek, wiem, bo przechodziłem. Miejcie jeszcze wiele, wiele dobrego. I zawsze będziemy pamiętać jako radny powiatowy. Tutaj będę też robił poczynania dalej później, żebyśmy połączyli się tutaj za ściankami drogą lepszą. Robimy tych dróg bardzo dużo, zrobimy jeszcze więcej, jeżeli będziemy się kochać, szanować i miłować i przede wszystkim patrzeć na ciebie z życzliwością. Wszystkiego dobrego.